W ostatnim czasie coraz popularniejsze stają się rozmaite gimbale do telefonów czy aparatów. Nic dziwnego, bo bardzo wysoka jakość wideo jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, bo tryby typu slow motion czy rozdzielczość 4K są dostępne w większości lepszych telefonów na rynku. Żeby ujęcia były płynniejsze i wyglądały bardziej profesjonalnie, warto je wystabilizować. Zatem dzisiaj przyjrzyj się gimbalowi A2000 od Feiyutech. Chodźmy w plener nagrać trochę ujęć. Jak pewnie zauważyliście, w ostatnim czasie dużą uwagę przykładam do podnoszenia jakości filmów, które dla Was nagrywam. Cały czas uczę się lepiej kręcić i montować materiały. Oczywiście warto również rozwijać się pod względem sprzętowym, dlatego przez ostatnie 2 miesiące trenowałem filmowanie z wykorzystaniem tego właśnie gimbala Feiyutech A2000. I przyznam szczerze, że praca z wykorzystaniem tego urządzenia, szczególnie podczas ujęć w ruchu, no jest bardzo przyjemna i znacząco ułatwia kręcenie stabilnych ujęć. Od razu zaznaczę, że w tym materiale nie będę wymądrzał się i mówił o różnych aspektach technicznych tego sprzętu, bo takich recenzji na YouTubie jest mnóstwo. Skupię się natomiast na rzeczach, które są faktycznie ważne dla potencjalnego użytkownika takiego sprzętu. I powiem o tych, które podczas 2-miesięcznego użytkowania odczułem najbardziej. Zaczynamy od pudełka. W takim opakowaniu dostajemy zestaw kitowy, czyli gimbal, ale razem z taką podwójną rączką. Znacznie lepiej się go trzyma wówczas, ale do tego jeszcze przejdziemy. Dostajemy taką walizeczkę, a w środku 2 pudełka z samym gimbalem, jak i tym podwójnym uchwytem. W środku znajdują się takie 2 pudełeczka, bardzo eleganckie, ładne, a w nim gimbal i ten podwójny uchwyt. Nie będziemy jednak za bardzo rozczulać się nad całym pudełkiem, czas zająć się sprzętem, który nas interesuje. Tak właśnie prezentuje się gimbal Feiyutech A2000. Podpiąłem do niego dosyć ciężki aparat, bo Canona 5D Mark III i obiektyw 50 mm. On jest akurat lekki, ale wcześniej podpinałem bez problemu na przykład Sigma 35 mm f1.4. To jest znacznie cięższy obiektyw i gimbal bez problemu dawał radę. Jego udźwig to 2 kg, więc bez problemu z również tymi cięższymi lustrzankami on sobie poradzi bez problemu. Jest to 3-osiowy stabilizator. Każda oś stabilizuje obraz, żeby wszystko chodziło tak jak należy, płynnie. Ale to oczywiście podstawowe założenie każdego gimbala. Do dyspozycji w gimbalu mamy 3 tryby. Tryb panoramowania, tryb śledzenia i tryb blokady. Jak widzimy, gimbal sobie podąża za moimi ruchami. To jest pierwszy tryb. Gimbal sobie swobodnie chodzi we wszystkich kierunkach. Jeżeli zmienimy tryb, wystarczy podwójnie przycisnąć przycisk Mode. To aparat przechodzi w kolejną funkcję i tym razem śledzi mój ruch. Jeżeli go skieruję do góry, aparat również obkręca się do góry. Jeżeli go skieruję na dół, no to aparat podąża za moim ruchem. I w tym trybie, jeżeli chcemy na przykład zatrzymać sobie obraz i wrócić do trybu blokady, i na przykład w tym momencie chcę, żeby aparat został w tym miejscu, a kiedy ja gimbala przekręcę do góry, to on ma zostać w miejscu. Więc sobie przyciskam przycisk ten przedni tutaj i wtedy następuje blokada i gimbala mogę obracać, a aparat zostaje w tym samym miejscu. To bardzo przydatna funkcja, bo jeżeli korzystamy z tego trybu właśnie śledzenia i chcemy nagle zatrzymać w tym miejscu aparat, to wystarczy przycisnąć ten przycisk i aparat zostaje w miejscu. Bardzo, bardzo przydatna funkcja. Ten zestaw, który teraz trzymam w ręce, to jest podstawowa wersja. Możecie kupić gimbala właśnie w takiej konfiguracji, jednak po dłuższym użytkowaniu stwierdziłem, że ten zestaw jest do krótszych ujęć filmowych. Jeżeli chcemy gdzieś szybko wyjść, coś nakręcić, to jak najbardziej da on radę. W reportażu również myślę, że się sprawdzi, bo jeżeli chcemy na przykład na uroczystości ślubnej nakręcić kilka ujęć, szybko działać z gimbalem, no to jak najbardziej on się sprawdzi w praktyce. A jeżeli chcemy kręcić dłuższe ujęcia filmowe, to wtedy zdecydowanie warto przepiąć się w ten uchwyt podwójny, bo
ułatwi on pracę. Wtedy gimbal nie obciąża tak naszych rąk, ale tak czy inaczej można swobodnie sobie chwilę pochodzić z tym gimbalem. Ja tutaj sobie przymocowałem stopkę statywową, żeby wydłużyć jeszcze ten uchwyt. Wtedy on jest, no lepiej się trzyma cały gimbal. Ja wtedy sobie łapię lewą ręką tutaj za ten uchwyt właśnie statywowy, drugą za grip, no i w ten sposób operuję gimbalem. I to jest znacznie lepsze rozwiązanie, niż gdybym miał trzymać jakoś w ten sposób. Ta ręka druga nie ma po prostu się gdzie podziać. Nie ma jak po prostu złapać podwójnym uchwytem gimbala. Gimbal posiada również opcję selfie mode. Wystarczy wcisnąć 3 razy przycisk mode i aparat automatycznie obkręca się w tryb selfie i możemy już nagrywać sobie vloga. Z tym, że na dłuższą metę takie rozwiązanie no, dość mocno obciąża ręce, jednak zawsze można po prostu zmienić rękę i kontynuować vlogowanie. Albo nawet dwoma rękami sobie iść w ten sposób i nagrywać film. Nie mogłem się powstrzymać i wyszedłem w plener, żeby nagrać kilka ujęć vlogowych. I teraz idę sobie na wyciągniętej jednej ręce, no ale przyznam szczerze, że no, nie jest lekko. Nie jest to takie łatwe zadanie, jakby się mogło wydawać, więc zdecydowanie lepiej chodzić z dwoma rękami i wtedy gimbal zdecydowanie lżej się trzyma. A co będziemy vlogować? Chodźmy do lasu i tam sprawdzimy, jak gimbal sprawdzi się w prawdziwej akcji. Jedziemy! Ostatnio oglądałem kilka innych gimbali i Fejutech A2000 wyróżnia się tym, że ta rączka jest dosyć szczupła. W innych gimbalach, które oglądałem, były one zdecydowanie grubsze. No i jeżeli chodzi o mnie, no to znacznie gorzej mi się ich trzymało niż właśnie Fejutech A2000. Wolę mieć troszeczkę smuklejszą tą rączkę, żeby ją mocniej po prostu złapać. Nie mam może dużych dłoni, więc tym bardziej taki smuklejszy uchwyt mi pasuje. Jak już wspominałem, jeżeli chcemy działać mobilnie, to zdecydowanie polecam pojedynczy uchwyt, a jeżeli chcemy kręcić dłuższe ujęcia filmowe, no to warto pomyśleć o założeniu tego podwójnego uchwytu. Nie polecam zdecydowanie inwestowania w taki pojedynczy zestaw, bo jeżeli już wydajemy pieniądze na taki sprzęt, to warto kupić zestaw również z tym podwójnym mocowaniem, no bo ułatwi on pracę w wielu sytuacjach. Przed chwilą mówiłem, że dokręcam sobie często tą stopkę statywową, bo ułatwia mi ona trzymanie całego gimbala z tym pojedynczym uchwytem. Ale ta stopka jest jak dla mnie zdecydowanie za mała. Powinna być dłuższa, bo jeżeli tak postawimy sobie całego gimbala na jakimś podłożu, no to nie czuję, żeby to po prostu było stabilne. Wolałbym, żeby ona była nieco dłuższa po prostu. Wtedy całość stałaby zdecydowanie bardziej stabilnie. W gimbalu do dyspozycji mamy również joystick. Możemy za jego pomocą operować sobie aparatem, obkręcać lustrzankę we wszystkich kierunkach. Docelowo ten joystick jest ustawiony jak dla mnie w zbyt szybkie przemieszczanie aparatu. Jeżeli kręcimy jakieś ujęcia sobie i chcemy na przykład postawić sobie na tym statywie gimbala i zrobić jakieś ujęcie, taki slajd, to całość przesuwa się zdecydowanie zbyt szybko. Jednak możemy sobie wejść za pomocą aplikacji mobilnej w ustawienia gimbala i dowolnie skonfigurować prędkość tego joysticka. Więc to zasługuje na duży plus, bo możemy sobie dowolnie spersonalizować właśnie prędkość przemieszczania się aparatu za pomocą joysticka. Tak jak już wspominałem, nie jestem doświadczonym filmowcem, więc nie miałem wielkiego doświadczenia z pracą z różnymi gimbalami. I w pierwszej kolejności, jak otrzymałem cały zestaw, chciałem sobie zapiąć lustrzankę, no i spróbować to wszystko wyważyć. Jeżeli robicie to pierwszy, drugi, trzeci raz, no to może to sprawić Wam trochę problemów, bo trzeba całość wykonać dobrze, żeby gimbal pracował odpowiednio. Z pomocą przychodzi film instruktażowy od Fejutecha, zalinkuję go w opisie tego filmu. I dopiero po obejrzeniu tego filmu rozjaśniło mi się troszeczkę, jak całość wykonać, bo ta instrukcja, która jest dołączona do zestawu, no nie pokazuje dokładnie tak, jak ma to wyglądać i ciężko odwzorować wszystkie te ruchy, a jak oglądniemy sobie ten film, no to już jest znacznie łatwiej.
I wyważanie takiego gimbala to jest kwestia wprawy, bo jak go kilka razy już wyważymy z różnymi obiektywami, to będziemy wiedzieć dokładnie, jakie są zasady i jak postępować, żeby całość przebiegła szybko i sprawnie. Gimbal jest wyposażony w funkcję Bluetooth i można się połączyć za pomocą dedykowanej aplikacji właśnie z gimbalem i sobie regulować różne ustawienia. Jednak ta aplikacja nie jest zbyt dobrze dopracowana, bo na przykład ja mam Samsunga Galaxy Note 3. Jeżeli wejdziemy sobie w aplikację i sparujemy sobie gimbala z telefonem, co jest bardzo, bardzo łatwe i to zasługuje na wielki plus, bo wystarczy pobrać aplikację, włączyć Bluetooth i aplikację i wszystko dzieje się już praktycznie samo. Po połączeniu na pierwszy rzut oka wszystko wygląda w porządku, ale pierwszą rzeczą, którą chciałem na przykład zrobić, to operować sobie joystickiem za pomocą telefonu, ale gimbal w ogóle nie reaguje. Czyli za pomocą aplikacji w moim telefonie nie da się po prostu sterować joystickiem w gimbalu. Sprawdziłem również inne ustawienia, no i większość już tych pozostałych ustawień działa w miarę w porządku. Tak prezentuje się gimbal z uchwytem podwójnym i jak sami już widzicie, jest to dużo stabilniejsze i pewniejsze rozwiązanie. Nie zmęczycie się tak szybko jak w przypadku tego pojedynczego uchwytu. To jest zdecydowanie bardziej przyjazny użytkowaniu uchwyt, więc dlatego właśnie polecam Wam od razu zakup takiego podwójnego zestawu, bo sprawdza się o wiele, wiele lepiej. Całość trzyma się bardzo stabilnie. Na plus zasługuje cała obsługa, bo mamy ją tutaj dostępną pod ręką, więc wszystko jest również na tych uchwytach połączone i możemy sterować tak samo gimbalem jak w przypadku tego uchwytu pojedynczego. I za pomocą tego uchwytu można robić bardziej stabilne ujęcia, bo całość po prostu pewniej leży w dłoniach. Podtrzymujemy cały aparat z gimbalem dwoma rękami, więc ujęcia są dużo bardziej stabilne. I podsumowując ten okres 2 miesięcy pracy z gimbalem, jestem bardzo, bardzo zadowolony z efektów, jakie mogę uzyskiwać za pomocą takiego urządzenia. Mimo tego, że tak jak już mówiłem, nie mam wielkiego doświadczenia w profesjonalnym filmowaniu, to ujęcia już na samym wstępie stworzone za pomocą gimbala no, wyglądają o niebo lepiej niż te kręcone z ręki czy z jakichś tam statywów. Mogę wykonać po prostu dużo więcej różnych ujęć, przejść, zjazdów, slajdów, przejazdów, czy nawet dosłownie biegać z aparatem i całość będzie później dobrze wyglądała w filmie. Więc jeżeli chcecie zająć się filmowaniem troszeczkę bardziej profesjonalnie, no to myślę, że takie rozwiązania są po prostu na wagę złota i no każdy dostrzeże różnicę między zwykłym kręceniem, a kręceniem z takim urządzeniem. Czy warto kupić Fajutech A2000? Myślę, że zdecydowanie tak, bo stosunek ceny do jakości jest bardzo dobry. Za ten zestaw kitowy, czyli ten uchwyt pojedynczy i ten podwójny wraz z gimbalem i z wszystkimi istotnymi dodatkami, musimy zapłacić około 2300 zł, co na tle konkurencji wypada no całkiem nieźle. Całość jest bardzo solidna. Widać, że Fajutech przyłożył się do jakości wykonania, bo użyte materiały no, prezentują się bardzo dobrze, a cały gimbal naprawdę daje bardzo dobre efekty, no i dobrze wykonuje swoją pracę. I co więcej mogę powiedzieć, na ten moment zostaje on u mnie i będę za jego pomocą kręcił różne ujęcia filmowe, które oczywiście zobaczycie w filmach. I tak właśnie prezentuje się gimbal Fajutech A2000. Pracowałem z nim przez 2 miesiące, przez co mogłem szczegółowo sprawdzić go w akcji. Ogólnie odczucia mam bardzo dobre, bo praca z tym urządzeniem okazała się no, przyjemna, szczególnie zważając na to, że nie jestem doświadczonym filmowcem, a dopiero rozwijam się w tej dziedzinie. Niemniej jednak trzeba podążać za światem, bo w dzisiejszych czasach nie liczy się już sama treść. W sieci trzeba również zadbać o dobrą jakość wizualną, żeby to się przyjemnie wszystko oglądało. Dzięki takim sprzętom możemy znacząco podnieść jakość prezentowanych materiałów. Dlatego zatrzymuję tego gimbala na dłużej, no i zobaczymy, jak sprawdzi się w dłuższej perspektywie czasu. Poza tym, teraz jestem w fazie testów kolejnego gimbala, tym razem przeznaczonego do kamer sportowych. Jest to najnowszy model Fajutech G6, który dopiero wchodzi na rynek. Zobaczymy, jak sprawdzi się w akcji. Tymczasem pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę pod tym filmem, a w tym odcinku to by było wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka!